Styrzyniec to, można powiedzieć, też miejscowość podmiejska. W sumie kursuje tutaj autobus komunikacji miejskiej, ale również i Styrzyniec to mieszkańcy, lokalność, społeczność, a żeby ta społeczność mogła się spotykać, muszą mieć swoje miejsce wskazane. Takim miejscem w każdej z miejscowości powinna być świetlica. Taka świetlica w Styrzyńcu jest. Ta świetlica w Styrzyńcu z roku na rok nabiera zupełnie innych kształtów i wymiarów. Ogrom środków finansowych zarówno Urzędu Gminy, jak i projektowych. I prosiłbym pana wójta właśnie o to, żeby opisał mi, jak z biegiem lat ta świetlica się zmieniała, co ostatnio się w niej dzieje i jak być może w przyszłości jeszcze będą wyglądały pomysły na świetlicę w Styrzyńcu. Tak jak pan redaktor zauważył, dotychczas życie kulturalne, całe życie towarzyskie w miejscowości Styrzyniec odbywało się przy szkole podstawowej zlokalizowanej w parku. Tam było całe życie towarzyskie, kulturalne, festyny na terenie szkoły. W gminie Biała Podlaska mamy 27 świetlic wiejskich i większość tych świetlic wiejskich jest już wyremontowana. Piękne świetlice, które mają za zadanie ożywić te wszystkie miejscowości. Wprowadzamy tam takie zadania różne poprzez Gminny Ośrodek Kultury, żeby poszczególne miejscowości tętniły życiem. Aktywizować społeczność. Aktywizować społeczność, doskonale. Udało nam się na przełomie ubiegłego roku zdobyć środki finansowe na remont pozostałych świetlic wiejskich, które wymagały remontu, większego, mniejszego remontu. W tej chwili trwa remont w 8 świetlicach wiejskich w różnym zakresie. Przeważnie poprawiamy warunki lokalowe, sanitariaty, czyli te węzły sanitarne, kuchnie, to co wewnątrz, a na zewnątrz to jest docieplenie tych wszystkich obiektów, remont dachów, jak też zmiana źródła zasilania, czyli ogrzewania. Część tych świetlic, o których mówimy, nie miała ogrzewania. Ratowaliśmy się w różny sposób, poprzez różne dmuchawy, piecyki elektryczne, jak zachodziła taka konieczność. Teraz wprowadzamy obligatoryjnie ogrzewanie. Na przykład tutaj, gdzie jesteśmy, przy świetlicy w Styrzyńcu, jest to ogrzewanie gazowe. I ten obiekt jest oddany dla mieszkańców, ma służyć mieszkańcom. Wprowadzamy tutaj też dom kultury do tej świetlicy. To będzie placówka domu kultury. Myślę, że ta placówka, która do tej pory się mieściła w szkole, przeniesie się tu do nowo wyremontowanej świetlicy i młodzież i wszyscy chętni będą teraz mieć swój punkt, który, powiedzmy sobie, jest bardzo, bardzo potrzebny w tych miejscowościach. Wiadomo, w jakich czasach żyjemy. Jakie pieniądze pracują w tym projekcie? Pozyskaliśmy z zewnątrz pieniążków ponad 1 000 000 złotych. Do tego dokładamy jeszcze środki finansowe własne z tak zwanego Funduszu Sueckiego i to pozwala nam na przeprowadzenie remontów tak, żeby te obiekty nie straszyły, a służyły naszym mieszkańcom.